Siemanko, dzisiaj kolejny odcinek oczywiście, w którym pokażę, jak w domowych warunkach zapobiec rysowaniu telefonu w hardshellu od HTC. Generalnie dziękuję za podesłanie tych wiadomości, czy tweetów, w których właśnie pisaliście, że można to taśmą podkleić. No i tak właśnie zrobiłem. Jak możecie tutaj zobaczyć, jest to takie połyskujące. Trochę się z tym namęczyłem, żeby tutaj powycinać przy aparacie i tutaj podcinać już te końcówki taśmy. Więc z godzinkę wczoraj wieczorem nad tym siedziałem. No i oczywiście to potem przeczyściłem tam, żeby nic tam, żadnych drobin kurzu nie było. No i powiem wam, że to naprawdę działa. Tutaj jeszcze też podkleiłem we wnętrzach, nie wykleiłem oczywiście do całego, tylko tak punktami na dole troszeczkę dałem i tutaj po boku. No i tak samo tutaj też dałem na dole i tutaj z boku, żeby się to też tam nie rysowało zbytnio. No i naprawdę to działa. Może w ogóle włóżmy urządzenie do środka, wezmę jeszcze ściereczkę, żeby tak przeczyścić sobie. Żeby tu drobin żadnych nie było oczywiście. Czyli przeczyścimy to sobie. Też powinno być chyba ok. Tutaj jest HTC. Też go sobie z tyłu przetrę. Żeby tutaj nic nie było. No i załóżmy to na urządzenie. Muszę przyznać, że też jak tą taśmę założyłem, no trochę ciężej się go wsuwa, ale moim zdaniem to jest właśnie na plus, że on tak luźno nie wchodzi. Trochę trzeba tu użyć tej siły, że tak powiem. No nie aż takich tak dużo, ale trzeba jednak. No i dobra, załóżmy sobie dół. Też jeszcze tutaj przetrę. Dobra. I też jak na te zatrzaski tej taśmy nakleiłem, to też jakby one tak milej chodzą. I tutaj jeszcze góra. No i dobra. I jest założony. No oczywiście możecie zobaczyć, że przy aparacie, no tutaj mi takie drobinki tej taśmy zostały. Oczywiście nie nachodzą one na obiektyw, tylko na to szkiełko troszeczkę, więc to tam w gruncie rzeczy nie powinno w ogóle przeszkadzać. No ale tutaj wszystko no, wygląda jak normalnie by był założony, bez żadnych tutaj ulepszeń. Po prostu w środku jest taśma, która nie powinna nam porysować urządzenia, więc dlatego od tej pory myślę, że będę jeszcze troszeczkę używał tego case'a. Podoba mi się to, co w recenzji nie mogę wam pokazać, że te klawisze tutaj naprawdę bardzo fajnie pracują. No i ogólnie, że on ochrania tutaj wszystko, w zasadzie całe to aluminium teraz ochrania po naklejeniu właśnie taśmy i nie powinno tego porysować, więc domowymi, prymitywnymi sposobami można naprawdę poprawić jakość, którą nam przekazała fabryka wraz ze sprzedażą tego produktu, tak? Więc w domowych warunkach jak najbardziej można poprawić tą jakość, żeby nam ten case nie rysował urządzenia. Więc dzięki za obejrzenie. Jeśli spodobał ci się ten film, nie zapomnij oczywiście o łapce w górę, a także o subskrypcji mojego kanału. Pozdrawiam was, cześć!